Hej wszystkim, tu Juszes. Zapraszam Was na nowego vloga. Zobaczcie, w jakim jestem pięknym miejscu. Wyjechałyśmy na babski wieczór. Jesteśmy w Kielcach z dziewczynami w hotelu Odyssey. Ze mną w pokoju jest Madzia. Później może, później posprzątamy trochę, to zrobimy Wam apartment tour. W pokoju obok są jeszcze Marlena i Kasia, z którymi zaraz się spotkamy, ale teraz chcemy jak najszybciej właśnie rozpakować się, ogarnąć i pokorzystać z tego, że dzisiaj jest przepiękna pogoda, bo jutro ma już być trochę gorzej, więc jak najszybciej się tutaj odświeżymy, przebierzemy w stroje. Marlena dała nam tutaj jakiś krem CC do ciała, który sprawi, że będziemy mieć piękną palenie. Ja się boję, szczerze mówiąc, tego używać. Ja też się boję. Jakoś nigdy nie byłam fanką takich rzeczy, bo się boję, że mi pofarbuje ubrania. Ubrania są dla mnie ważniejsze niż opalenie. Przydałaby się taka rękawica. A, to mamy. Proszę! Brudną rękę mam. Proszę wchodzić, proszę się nie wstydzić. Hej! Hej! O, jaki masz kostium ładny, niebieski. O, hej, Kasia! Hej! Hej! Testujemy twój ten krem. Samopolacz. Powiedz jeszcze raz, do czego jest ten krem? Ten krem służy do, jak ktoś miejscowo ma małe siniaczki bądź pajączki, to miejscowo może zakryć, aby się wysmagać całe. Okej, to dzięki, że mówisz, kiedy ja już mam całe nogi brązowe. Dobra, jesteśmy już prawie gotowe. Chcemy jeszcze wziąć ze sobą nasze materace. Myślę, że o ile Kasia, Marlena czy ja nie powinnyśmy mieć większego problemu z nadmuchaniem, tak Madzia ze swoim flamingiem będzie musiała stawić czoła nie lada wyzwaniu. Nie palimy, mamy zdrowe płuca, więc ogarniemy. A ja mam kółeczko, ona jest na szczęście. Nie, ja rezygnuję, ja się poddaję od samego początku, tego się nie da na chłop. Także ja mogę zaprezentować jedynie tutaj, tak wygląda. Uwaga, dodaję na story. Okay. Ja się nie poddam tak łatwo, come on, to tylko materac. Ale ładne są te wasze materacy. No to chodź. Ja kupiłam oczywiście, więc mi się obi. Ja dmucham, póki nie zemdleję, nie? Ja spuszczam. No co, ty tobie już mało brakuje. Nie, już nie mam siły. Czy ja sprawdzę, czy się zmieszczę w to koło? Ej! Zobaczcie, już tyle już czuję. Koniec prawie liścia. No, oh, super. Trzymajcie mnie, bo będę mdleć, no nie? Będę padać na ten materac przynajmniej. Ale na powiedziałeś, że nie skończysz dmuchać, dopóki nie zemdlejesz, więc... Tak, więc tak. Trzymam się za słowo. Tu jest basen wewnętrzny, ale póki jest ładna pogoda, to kierujemy się na tym na zewnątrz. Ale pogoda to nam się udała, trzeba przyznać. Jest jak w lecie w Turcji. Wow, no i jesteśmy na miejscu, zobaczcie, piękne widoki, piękny basen, piękne dziewczyny, piękna woda, wow, ile minęło czasu, odkąd byłam na basenie. Kąpać się chyba nie będziemy, aż tak ciepło nie jest. No jak nie, jest 23 stopnie. Ja w ogóle jestem mistrzem, bo tutaj trudziłam się, pompowałam ten liść palmowy i zapomniałam go wziąć z pokoju. Gratulacje dla mnie. Wezmę tego liścia następnym razem, albo się po niego wrócę zaraz, zobaczymy. Jest! Narodziny flaminga! Trwa sesja zdjęciowa. Kasia po prostu jak zawodowa modelka. Ona ma pozy tak obcykane, tyłem, bokiem. Agencję Plus Size dla modelek. Chętnie rozwinę swoją karierę. Jakby ktoś obczaił fotki twoje na Insta, to na pewno by się odezwał. No dobra, chodźmy na poszukiwania sarny. Sarny, a raczej Daniela, więc ja muszę znaleźć tę sarnę i spróbować się z nią zaprzyjaźnić. Wow, ale widok, zobaczcie, wow! Widać z tego wzgórza całe miasto. No naprawdę, po 3 miesiącach siedzenia w domu, w końcu się gdzieś wyrwać, to jest bajka. Przed nami super 3 dni i to z samymi dziewczynami, więc wszystkie możemy odpocząć od facetów, z którymi spędzałyśmy kwarantannę. Nie to, że coś mam po głowie do zarzucenia,
ale wiadomo, czasem warto zrobić sobie wyjazd z samymi laskami. Okej, okay, sarny nie widać. Sarno! Jak się woła sarnę? Taś? Czy sarna to zareaguje? O, albo może znajdę jakieś nagranie z odgłosami saren, znaczy Danieli, i puszczę, i może to ją przywoła. To nie jest głupi pomysł. A, bo w ogóle nie wiem, czy wam to wspomniałam. Chyba mówiłam to tylko na Instastories, właśnie, że jak tylko przyjechałyśmy do pokoju, to pierwsze, co zobaczyłyśmy z balkonu, to właśnie sarna. Okazuje się, że właśnie przyszła tutaj z lasu sarna, żyje tutaj już od tygodnia. Chyba po prostu jej się spodobało i postanowiła zostać gościem tego hotelu. Więc przeuroczo, przeuroczo chcę się zaprzyjaźnić z sarną. Kasia, nie spadnij w dół tylko! Ale wiecie, że on wypływa za tym? Macie równi wody, bo nie porelaksowałyśmy się nad basenem za długo, bo niestety zaczął padać deszcz. Zobaczcie, jakie chmury. I wracamy do hotelu. Będziemy teraz pewnie kombinować coś na obiad. Okej, idziemy na kolację. Wystroiłyśmy się, siedziałyśmy 3 miesiące w domu, więc teraz ustaliłyśmy, że codziennie wieczorem fajnie się ubieramy i przynajmniej zjeść sobie wspólny obiad czy kolację idziemy. Wyglądam jak atomówki trochę. Tak. A ja wzięłam sukienkę Marleny, ponieważ nie lubię ogólnie sukienek, ale ta mi się... I moje buty. Wyjątkowo pięknie. Widzisz? Buty Juszes, Marleny sukienka. Na obiad idziemy tak. O nie, za blisko teraz. Przyszło już nasze jedzonko, bo w ogóle muszę wam pochwalić tutaj Marlenę, bo Marlena od kilku miesięcy też jest na diecie roślinnej, więc brawa dla Marleny. Sama sobie wiem. No i słusznie. I zamówiłyśmy sobie na spółę po prostu tak, żeby wszystkiego spróbować. Tutaj jest krem z marchewki, tutaj tagliatelle szpinakowe. A tu jeszcze sałatka z cykorii, więc robimy test smaku. Najpierw krem z marchewki. Wow. Zaraz będziemy się bić o te talerze, tak. bo zamówiłyśmy sobie to wszystko razem z Marleną jakby wspólnie, żeby wszystkiego móc po trochu spróbować. Ale pyszne, co? Tak, mega. Teraz makaron. Mamy oliwkę. Jak zmysłowo się zrobiło. Jaka cisza. Dobra? Idealne. No to jeszcze dawaj tą cykorię. Nie, to jest pyszne. Czy jest coś lepszego w życiu niż jedzenie? Powiedzcie mi. No to jeszcze dodatek wegańskie jedzenie. Marlena, jak oceniasz w skali od 1 do 10? 15. 15. Okej, okay, ja dam też 15. A wy jak oceniacie jedzonko, Kasia? Mega dobra. Super, no. A co jest pod spodem? Kluseczki jakieś? Tak. Wow, jam. Madzia, twojego już nie ma, ale jak smakowało? Ja miałam małą porcję, ale była przepyszna, także polecam. Nie dość, że dekoracja piękna, pachniało pięknie. Musimy to sobie wyobrazić. Dokładnie. Wyobraźmy sobie, tutaj jest ten talerz. Próbuj, Madzia. Dobra, ja ogonek już odskubałam. Super. Czuć garlic i czuć koriander chyba. Czyli kolendra po prostu. Tak, kolendra, no. Pyszna, ja uwielbiam. Ekstra. Pamiętajcie, żeby zawsze z ogonka wyssać wszystko. Złota rada od Madzi. Mamy już następny dzień naszego wyjazdu i właśnie wybieramy się na strefę spa. Jeszcze czekają tam na nas dziewczyny. Więc korzystamy z sauny, z basenów, może z jakichś zabiegów. Będzie fun. No, słuchajcie, tak ładnej sauny to chyba jeszcze nie widziałam. Spójrzcie. Spójrzcie, jaki jest widok. Wchodzisz?
A, tak. Ile stopni? Mega gorąco. Tak, to można żyć, no. Tak. Wow, przepięknie. Cała widać Kielce. Idziemy z Kasią teraz na solankę. Zaraz skakujemy, to jest 30 stopni w środku. 30 stopni? O, oh, wow. Jak cieplutko. O, wow, jak super jest być w wodzie po raz pierwszy od 3 miesięcy. Ale fajnie się unosimy, to są sole boheńskie. Z tego, co się dowiedziałam. Ale to jest tak romantycznie w sumie. Jak w grocie solnej właściwie. Ogólnie trzeba przyznać, że cały ten hotel jest taki bardzo romantyczny. W sumie bardziej niż na babski wypad, to widziałabym go na taką schadkę dla jakiejś pary, no nie? Randka. Bardzo właśnie tak zacisznie, tu też nie jest to za bardzo takie miejsce nastawione może na rodzinę z dziećmi, więc nie ma właśnie dzieci, jest taki klimat właśnie bardziej romantyczny. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie to jest duży plus, bo ja na przykład nie przypadam za dziećmi, nie lubię hałasu. No nie chcę być niemiła, ale wiecie, o co chodzi. Niektórzy tak mają, że po prostu wolą, jak jest cisza, spokój, jak są same pary i jak jest taki klimat, że tylko dorośli, nie? No to myślę, że to jest takie miejsce. No, tak. Sorry, że tak mówię, no bo jak będę miała dziecko, to na pewno będzie inaczej. Każdy szuka czegoś innego. Tak. Tak, możemy się gonić na wody i góry. Bardzo romantyczna, spokojna atmosfera, dopóki nie przychodzimy tam my. Ej, ale czuję, że jestem taka osolona. No. Gotowa do podania. Na stół. Chyba trzeba odpocząć. Skończyły się nam bąbelki. Bąbelki. Kochani, jesteśmy najbliżej sarny jak do tej pory. Ej, a ten da się wyjść? Jejku, ja się boję, że ona ucieknie. Patrzcie, jaka piękna ona jest. Daniel ma na imię, tak? Nie Daniel to jest że odmiana sarny. Tak. O Jezu, Jezu. Hello, baby. Mama is here. Jezu. Wow, idzie do mnie. Chodź, maleństwo. Ja jestem dobra, jestem weganką. Byśmy pogłaskały ją. A może tędy da się wyjść? A to jest ewakuacyjne wyjście? Nie, no chyba się nie da. Takie tam na wakacjach z Danielem. Selfie z sarną. Sarna, znaczy Daniel, ale słodziak. Teraz spóźnimy się na nasze zabiegi spa, bo powiemy, że za długo siedziałyśmy i rozmawiałyśmy z sarną przez szybę. Ale ja nie żałuję. To jest lepsze doznanie niż jakiekolwiek spa, to jest największa atrakcja. Sarna bije na głowę nawet jacuzzi. Bo tutaj jest też minizo, jakbyście nie wiedzieli. Chodź, idziemy na dwór i... Dopoznamy się, znamy się. Ale w szlafrokach? No trudno, raz się żyje. No dobra, to jest następne wyzwanie. Idziemy w szlafrokach zapoznać się z sarną. Idziemy dopoznać się z sarną. Czekaj na nas. Don't go anywhere. Nadchodzimy, poczekaj. Przyjdziemy z drugiej strony, Daniel, okej? Okay? Okay. Czekaj na nas. Musiałyśmy wyjść innymi drzwiami, oby jeszcze była tutaj gdzieś. Ja myślę, że ona tam sobie siedzi cały czas. I to ona wczoraj nas budziła. Cały czas się światło na zewnątrz zapalało i Justyna mnie przeraziła, że to ktoś się włamuje.
A potem przypomniałyśmy sobie, że tu jest sarna. O, dzień dobry pani sąsiadeczko. Dzień dobry. No way, jest ty ciągle. Boże, oby mnie nie kopnęła. Ej, czekajcie, nie krzyczcie, bo spłoszycie. To może być bardzo głupie, co robimy, ale podobno ona lubi ludzi i jest udomowiona, więc no zobaczmy. Hejka! Czekałaś na nas? Hej, piękna! Hej, nie odgryź mi palca tylko. Jej! Dotknęła mnie noskiem! Czuję się już usatysfakcjonowana. Sarna dotknęła mnie noskiem, więc czego więcej chcieć? Wyjazd zaliczam do udanych 10 na 10. Jeszcze zaraz idziemy na spa, więc no nie wiem, chyba jestem w raju. Spa, jacuzzi, sarenka. Jak się masz? Bardzo dobrze. Jaki masaż wybrałaś? Chyba balijski, ale taki mocniejszy. Także ja wybrałam jakiś po prostu zwykły masaż relaksacyjny. Oj, będziemy razem miały. No tak, to super, super, tak, że razem. Będziemy mogły w międzyczasie pogadać sobie. Jak tam śpisz? Prawie usnęłam pod koniec. Ale było miło. Bardzo. Moja pani masażystka była po prostu wspaniała. Wszystko było super, tak się zrelaksowałam. No właśnie, mam ochotę na drzemkę. Nie ma mowy na drzemki. Nie. 5 minut. Nie. Tak, 5 minut. Ja ci rano dałam 5 minut. Ale jak to? Ja nie drzemałam, tylko się rozbudzałam. To ja też się rozbudzam. Nie. Nie ma czasu na drzemki, trzeba wykorzystać wszystko, co jest możliwe. Stop. Jakie masz propozycje? Idźmy i wykorzystujmy w takim razie. O, zachęciłaś mnie, rozbudziłam się. Od tego śmiania. Trzeba wykorzystywać wszystko, co możliwe. Marlena miała tutaj, w pokoju obok była masowana, jak twoje wrażenia? Tak, świetnie, skóra jest mega nawilżona, miałam masaż świecą, więc było mega relaksacyjnie, pani świetnie masuje, ekstra. A gdzie Kasię zgubiłaś? Kasia czytała zabiegak na twarz. Mhm. Miałam powiedzieć głupi żart, ale chyba nie będę. No. Głupi żarty są choć. Nie wiem, miałam powiedzieć, że byś pewnie wolała, żeby pan cię masował. Znaczy ja jestem zwolenniczką tego, że masaż dla kobiet powiedział. Masować mężczyzna, a dla O, nie, nie, nie. Ja się nie zgadzam. Kobieta, ja się nie zgadzam, bo jak mam masaż z mężczyzną, to nie mogę się skupić i zrelaksować, tylko się stresuję. Ja się zgadzam z Juszem. Ja też wolę, jak kobieta mnie masuje, bo ale mężczyzna mnie jednak stresuje. Należy zapytać Kasię, ponieważ masowała ją mężczyzna, więc myślę sobie, że tutaj jej zdanie będzie. No tak, jak każdy idzie, ma Kasia. Inaczej. O! Kasia. Hej, hej! Jak się masz? Ale że ładnie pachnie. Ja się fajnie czuję. To my! To my! To my! Ja też jestem. To nasz olejek. No ja chciałam właśnie mocny, ale jednak mnie masował pan. Tak. I było za mocno? No. Robimy mocno. Ja powiedziałam, że no, proszę pana. Nie, jednak robimy klasycznie, proszę. No, jaka gwiazdowka. Chciałaś zaszaleć, ale jednak cię to przerosło. No. Dziś na obiad zamówiłyśmy stek z kalafiora. Ten sos jest super. Mhm. On jest jakiś taki jakby mango albo brzoskwinia? Tak. Znaczy sosu jeszcze nie spróbowałam, ale widzę sezam, granat. Bardzo dobre. Bardzo. Szykujemy się na wieczór. Ja dzisiaj występuję w roli make-up artist, więc zobaczymy, co Madzi wykombinuje na buzi. Dokładnie.
Pochwalę się. Sorry za mój czerwony nos, ale podkład mam wszędzie, tylko nie na nosie, więc na razie to wygląda zabawnie. Pochwalę się, jak mi wyszło. Dobrze. Make-up gotowy. Tak inaczej dzisiaj wyglądam. Nawet zupełnie nie poznaję siebie. No i włosy proste. Prawie, no. Prawie, prawie. Zobaczcie, jaka czadowa jest ta wykładzina marmurkowa. Super wygląda. Co tam? Hejka! Hej. Wow, jakie wszystkie jesteście różowe! Jakie wystrojone, a ja? Dzień dobry, ja przyniosłam pizzę. Wracamy do pokoju. Jeszcze trochę siedziałyśmy właśnie przy barze. Wyniosłyśmy szklanki nawet. Takie mamy chody, że mogłyśmy wynieść. Ja dopiłam do końca mojego. Wypiłaś? Tak, chcesz się poczęstować? Nie, 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 bo ja po prostu nie chciałam szklanki. Maga, ja dopiero nabrałam życia. Chodź, co zrobimy. To zawsze. Marlena chce wykorzystać wszystko, co możliwe. No ale Marlena chce korzystać tylko po drinku, a ja zawsze. Pierwsza godzina laski. Pierwsza? Nie gadaj. Pierwsza w południe. Dobra. Ej. Dziś mamy super początek dnia, od razu idziemy do spa, mamy tam zaplanowane jakieś kąpiele, więc pokażę wam, jak to wygląda. I zapraszam. Super. Tak jest. Jaki klimat. Nie, jak to pięknie wygląda. Szybciutko, nie będę przeszkadzać. Regulujemy sobie wodę, gdyby była za ciepła, bądź za zimna, można sobie dolewać. Tutaj są dla pani ręczniczki. Tam... Dobra, to... Wchodzimy do środka. Wchodzimy, wchodzimy. Bo pachnie tak zachęcająco. Tutaj tak pachnie, że chciałabym tą różę chyba zjeść. Wow. A tam na dnie też coś jest. To jest mata po prostu, żebyście nie świetlała. Tak? Ja myślałam, że tam jakieś kamyczki. Ale pachnie różą. Ty tak z klasą wchodzisz, a ja zawsze coś chcę zrobić. Nie, też się wybawiam. Będziemy nagrywać film na kanał Madzi. Właśnie siedzimy, wymyślamy karteczki z pytaniami i challenge'ami. Co się śmiejesz? Co tam wymyśliłaś? No, śmieję się z tych zadań. A, ja wymyśliłam właśnie dobre zadanie, że trzeba zadzwonić na recepcję i zapytać panią, gdzie w środę wieczorem w Kielcach można się zabawić. Mam nadzieję, że jest takie miejsce, ponieważ zaraz tam jedziemy. Jak skończymy nagrywać, to skorzystamy z tego. O, ktoś puka. Who's that? O, hej, witamy. Pan. Czy ja mogę się przyłączyć do waszego? Tak, zapraszamy do challenge'u. Naszego girls party only. Girls party. Okej, policzmy, ile mamy. Raz, dwa... To jeszcze trzy. Pięć. Ja tak zawsze na ręku liczę. Tak mi się od dziecka po prostu zachowało. I nie umiem inaczej. No ale trudno ja do 15 na rękach. Ale ja też liczę tak dni miesiąca. Miesiące, dni tygodnia. Nie, w to ręce. Monday, Tuesday, Wednesday. I później jak się kończy, to na stopach? Jak się kończą palce na dłoniach? Nie, potem używam twoich, Marleny. Jesteśmy w trakcie nagrywania, ale dzieje się naprawdę sporo. Jak widzicie, chodzimy tutaj po hotelu, jak się na razie bawicie. Robimy różne wariacje. Pojadłam challenge sobie, jestem pojedzona. Skwaszona. Marlena zjadła duży owoc, a jaki, to dowiecie się na vlogu. Ale na razie trzeba przyznać, że naprawdę super dajemy radę, bo wykonałyśmy wszystkie zadania. Tak. Żadna nie stchórzyła przed nim. Więc co się w ogóle będzie działo na którymś z naszych panińskich, jak dzisiaj tak. No, jakby tak by bez... O ile się robią wszystkie zadania, to dalej... Nie no, mam nadzieję, że z naszej czwórki chociaż jeden się odbędzie kiedyś. I że będziemy zaproszone. Chętnie. Ja jak na weselu złapię bukiet, to odrzucę z powrotem. A to się tak nie liczy, czyli ty się rozwiedziesz. Challenge jest challenge. Okej, jedziemy. Dobra, czyli czekaj. Pukał? Tak?
Przepraszamy, powiedz Madzie, że nagrywamy film. Dobra, czekaj. Tak, no. Musiałam odpalić. A! Nagrywamy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że siedzicie w pokoju hotelowym, nagle ktoś puka, mówi, że proszę ciszę, już jest cisza nocna. Otwieracie, a tam jest Joanna Jędrzejczyk. OMG, ja byłam przerażona. Ale na szczęście... Szybko się, wiecie, tak. Sytuacja opanowała w pokoju, rumor ustał. Tak. Na szczęście Joanna jest groźna tylko w ringu, a na żywo jest naprawdę ekstra laską, tak, i tak. To były tylko żarty, więc pozdrawiamy gorąco. Szkoda, że nie mamy tego nagranego, bo tak. Nasze sytuacja. Miny... Koniczne. Nasze akurat, miny musiały być bezcenne. Akurat nagrywaliśmy vloga True for Dare i musiałyśmy to wszystko zastopować, ponieważ naprawdę byłyśmy przerażone, myślałyśmy, że byłyśmy... pani z recepcji idzie, a tutaj okazało się, że i mówimy, jest jeszcze bardziej scary situation. I mówię, Madzia, przeproś, powiedz, że my do filmu, że już kończymy. Byłyśmy bardziej zaskoczone niż Big Brother, jak Joanna nam przyszła trening robić, a tutaj za drzwiami nagle w hotelu. Tak, Joanna zaskoczyła nas po raz drugi. No. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To był naprawdę udany prank. Tak. Ludzie, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Ja nie wiem, czy ten vlog będzie dla dzieci. Już jesteśmy po nagrywaniu filmu na kanał Madzi. Powiem wam, że jestem z nas mega dumna, bo każda wykonała swoje zadanie. Żadna nie narzekała. Nawet Madzia, która... Ja poświęciłam się. Takie było zadanie. Dam to zadanie, myślałam, że też go nie wylosuję. Pewnie myślałam, że żadnego z nich nie wylosuję. Ale wylosowałam, no i tak ale wygląda. Ale były dźwięki na stole, kąpiele pod prysznicem. No, czego nie było. No. Okay. Ej, musimy to powtórzyć koniecznie. Dokładnie. Będzie. Brawo. Ten party without marriage next time. Tak jakby. Ale co mam, jak to nagrywać? Nagrywać i że teraz i zrobimy z tego jakiegoś print screena. I wszystkie robimy jakieś takie miny, że... Tak. I tak o! Smutno, no, tak. A my? Genialne. Dobra, jeszcze jedno. Bo to jest takie właśnie, że o coś chodzi. Okej. Okay. Zobaczcie. To każda inna. Odwiedziła nas sąsiadka. Cześć. Słuchajcie, ale... najlepsze sąsiadki ever. Tak cicho były, ja nie wiem. Nie, naprawdę. Ja żałuję. Mega cicho. Szkoda, że imprezy nie było, ale wiecie, w dobie korona nie można imprezować. My stoimy teraz 2 metry od siebie. Joke. Naprawdę żałuję, że nie widziałaś naszych min wczoraj. No. Czemu? No tak. Tak nas wkręciłaś, my byłyśmy przerażone. One robiły prank, ale ja je sprankowałam, widzicie? No, tak. Teraz jeszcze chwila dla reporterów. Madlena, jesteś bardzo, wiesz. Tak. Madlena ze zdjęciami jest ciężka, taka piękna dziewczyna. Ej, serio, byłyśmy cicho? Ty sobie żartujesz? Nie, naprawdę. No i krzyczałyśmy, my byłyśmy takie głośne. Na młodzie słychać. Aha, to na siebie masz? Okay. No, kolejna atrakcja dnia. Marlena, może to opowiesz coś więcej, bo ja się nie znam na autach. A dzisiaj tak na sportowo. Co tu się dzieje? No, to są... Szybkie samochody, szybka jazda dla szybkich dziewczyn. Marlena powiedziała, że musimy przyjść i to zobaczyć, więc jesteśmy tu specjalnie dla niej. Jak się bijecie, ja usłyszę. Dzisiaj jesteśmy mega sportsmenki. Działamy, robimy Marlenie sesję. Dobra, to ja już. No myślę, że mamy to. Dobra, zerknijmy, jak takie auto wygląda w środku. O, wow, jak nisko. Hashtag ja rajdowiec. Przegazowałam. Czy ja chcę przygazować? Ja nawet nie wiem jak. Ja proszę pana, nie mam nawet prawa jazdy. Prawą nogą tam na ten, nie na ten, na ten srebrny. No i teraz dodaj tak mocno i odpuść. Oh my god. To był mój pierwszy raz w życiu, jak przycisnąłam gaz w jakimkolwiek aucie, więc myślę, że dobry start. To cieszę się, że w naszym aucie był mój pierwszy raz. To fajnie, że w Lambo, nie? Tak, teraz Madzia. Do końca i potem, o, dobra, się tak, dociskasz i puszczasz, dobra? A, no dobra. Uwaga, uśmiechaj się do końca. Okej. Okay. No. No to jedziemy. Trochę przerażająca, ale fajne. Podałeś. No dobra, to jeszcze raz? Dobra, jeszcze raz. A pokaż mi. Jejku, aż się wszystko poruszyło.
Dziewczyny, Kasia z Marleną jadą już trochę wcześniej. Gotowa, ale no. Dziękujemy za super czas. To był świetny czas. Dziękujemy, ej, ekstra. Dziękujemy. Jeszcze raz. Ej, a może przedłużymy do jutra? Nie. Już nie. Już to koniec naszych wakacji. Przyjechał po nas Paweł, więc dziękuję, kochanie, to że jesteś taki dobry. Tutaj Madzia z nami. Jeszcze zajedziemy chyba na coś do jedzonka. Są jakieś dobre wege miejsca w Kielcach, Madzia? Nie mam pojęcia, ponieważ jak się wyprowadziłam, to miałam 19 lat, a chyba wtedy wege jeszcze nie istniało. Dobra, teraz w takim razie zapytamy Google i jeszcze pojedziemy coś dobrego zjeść. No niestety wszystkie wegańskie restauracje w Kielcach były już zamknięte, jest trochę późno, więc jemy kebaba z falafelem. Ja również, też wege. Ale jest całkiem niezłe. Dobry. Mhm. Nie suchy, tylko też dużo sosu jest w środku, więc jam, jam, jam. I tym pozytywnym akcentem kończąc, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli vlog się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wpadajcie do mojego Instagrama, na naszą grupę na Facebooku. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Pa, 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 pa.